Ale rozumiana jako uwspólnotawianie, nie esencjalistyczny, taki szowinistyczny nacjonalizm, tylko uwspólnotawianie wszystkich momentów naszego życia społecznego. Jeżeli chodzi o podmiotowe istnienie pracownika, podmiotowe istnienie grup społecznych, samouzgadnianie, demokracja organiczna, prawda, czy różne formy technologii, które umożliwiają nam aktywne uczestnictwo w tych grupach, no i wreszcie industrializacja, rozumienie jako przywracanie nam pełnych możliwości produkcyjnych na możliwości każdego kraju, dlatego że gospodarka służy nam zaspokojeniu podstawowych potrzeb i ten trend globalizacyjny powinniśmy odrzucić. Także myślę, że uczestnictwo w Stowarzyszeniu Partia pozwala nam myśleć w tym kierunku. My zaproponowaliśmy tutaj komisje, które będą zajmowały się właśnie poszczególnymi momentami związanymi z tym, o czym mówię. Komisje do spraw stanu prawa, stanu państwa, stanu gospodarki, stosunków międzynarodowych i uważam, że rozwój naszych myśli, zachęcamy do uczestnictwa w miarę swoich zainteresowań w tych różnych elementach, żeby budować taką syntetyczną całość, żeby specjaliści, którzy w poszczególnych elementach najwięcej wiedzą, mogli coś tutaj dodać swoją cegiełkę, a potem razem współpracować, żeby powstawała z tego dynamiczna całość, która pozwala nam odpowiadać na niebezpieczne wyzwania czasu i aktywnie kształtować przyszłość, której chcemy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję profesorowi Czurkowi i chcę... Ale to za 5 minut, proszę. No dobrze, proszę. Ja przedstawię się, dlaczego ja zabiegam wręcz o wystąpienie. Otóż reprezentuję grupę ludzi, która postanowiła, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom w otaczającej rzeczywistości, powołać nową partię polityczną. Partię o nazwie Polski Ruch Lewicowy. Jeszcze partia nie jest zarejestrowana, ale mamy już przyjęty program, który w znacznej mierze oddało wystąpienie doktora Sekulskiego. Także rosło mi serce, słuchając tego wystąpienia, ponieważ zawarł on te czynniki geopolityczne, które chcielibyśmy jako przyszła partia polityczna zrealizować. W wymiarze praktycznym, ponieważ na pewno będziemy ruchem na początku bardzo nielicznym, będziemy podnosić kwestie społecznej własności. Stąd ta lewicowość, polski ruch lewicowy, to nie jest w znaczeniu lewicowość, jakim działają te partie, które działają i które de facto lewicowymi nie są, ale skompromitowały pojęcie lewicowości na tyle mocno, że dzisiaj jak słuchają ludzie, że reprezentuję polski ruch lewicowy, a nie, to ja dziękuję. Bo lewicowość się skompromitowała. Natomiast w naszym rozumieniu chcemy podnieść poziom społecznej własności. I prostym rozwiązaniem jest na przykład powołanie marketu polskiego. Jak wszyscy kupujemy w Polsce, to tylko w marketach obcych. Tego na pewno obywatele nie chcą, przynajmniej tak na to wskazuje doświadczenie zbieranych podpisów. A występuję tutaj po to, żeby zachęcić Państwa do złożenia podpisu na listach, jakie proponuję to w kuluarach będziemy mieć robili. Program określony w sekundkę, już żeby po prostu móc złożyć dokumenty do sądu, chcemy po prostu mieć osoby podpisów. Na pewno Panu tak, pomogą. To właśnie po to. Panu wrócić mikrofonu. I po teraz dwóch kolejnych wspaniałych naszych gości. Za chwilę troszkę poczeka, mam nadzieję, nasz wspaniały prowadzący codziennie programy mający po 100 tysięcy, 150 tysięcy obejrzeń, podobnie jak pan doktor Sygurski, pan Maciej Maciak. Ale zanim... Jest to jedyna osoba, której nie zaśpiewam na tej sali i nie zaśpiewałbym nigdy 100 lat,
bo za kilka lat będzie dopiero miał 100 lat. Jest to profesor Pomykało. Więc jeśli będziemy śpiewać, w kolejnym jubileuszu, to będzie co najmniej 200 lat. 20 lat. Pan profesor Pomykało, pedagog, autorytet Wojciech Pomykało, zgodził się zabrać głos. Panie profesorze, wielki szacunek. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Proszę o zabranie głosu. Przede wszystkim, proszę Państwa, muszę się przyznać, że jestem dość przypadkowym gościem na dzisiejszym zebraniu, bo wczoraj było spotkanie, które organizowała profesor Krzyszkowska. Zostałem zaproszony, ponieważ powiedziano mi o ciekawym zamiarze dotyczącym Waszej organizacji, postanowiłem przyjść posłuchać. Na początku byłem tak bulwersowany pierwszymi wystąpieniami, że nie bardzo byłem zainteresowany wystąpieniem. Ale w miarę przebiegu tego posiedzenia doszedłem jednak do wniosku, że chciałbym parę zdań powiedzieć. Po pierwsze chcę powiedzieć rzecz następującą, o której się słabo mówi. Proszę Państwa, nasz świat jest brzemienny w niebezpieczeństwo końca naszego rodzaju ludzkiego. I to wcale nie w odległej przestrzeni. Świat jest brzemienny w to, że ten wiek, w którym obecnie żyjemy, może być ostatnim wiekiem, w którym żyjemy. Dlatego, bo kryzys głęboki, który przechodzimy, jest głębszy niż się to pozornie wydaje. Ja ostatnio mam okazję, jako człowiek 91-letni, często rozmawiam z taką dziewczynką, która ma 9 lat. I bardzo inteligentną, bardzo bystrą. Ona mówi do mnie: Wojku kotku, po co ja chodzę tutaj w szkole? To jest niepotrzebny czas, ja tracę tam czas. Ta szkoła, proszę Państwa, jest straszliwa. Nie jest zła. Jest straszliwa. Zdeprecjonowaną w naszej ojczyźnie zawód nauczyciela. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że średnia płaca nauczycielska mieści się w granicach minimum socjalnego, w granicach 3,5 tysiąca złotych. Nie tylko nauczycieli. Dobrze, ale to, że jest taka płaca nauczycielska, że nauczyciele w coraz większym zniechęceniu do życia uprawiają swój zawód, rekoszetem odbija się na młodym pokoleniu, które to młode pokolenie nie jest przez tych nauczycieli wyposażana w zdolność kontynuowania rodzaju ludzkiego. Nauczycielstwo jest powołaniem, panie profesorze. Proszę pana, piękna rzecz powołaniem, tylko trzeba jeszcze potem pójść, kupić jakieś jedzenie, zapłacić za mieszkanie i to wszystko u dużej części nauczycieli powoduje zniechęcenie do życia. To samo jest u innych przedstawicieli. Nie, no, nie, no, proszę nie przerywać. To nie jest... W Korei tam są konkursy. Proszę pana, to nie jest samo urozmaicenie. To jest, proszę pana, zagrożenie bytu ludzkości. Jasne. Takie ustawienie zawodu nauczycielskiego, nie tylko u nas, ale u nas szczególnie, doszło do straszliwej degeneracji tego społeczeństwa na skutek tego, że nauczycieli zdeprecjonowano do niebywałej skali. Ale to jedna strona medalu. Mówiono tu przed chwilą, mój mówca mówił, proszę Państwa, co na świecie i optymistycznie mówił o Chinach. Ja, proszę Państwa, jestem z wykształcenia pedagogiem i filozofem, a mnie szalenie zafascynowały Chiny. Odbyłem 11 podróży do Chin. Poznałem detalicznie Chiny.
i bardzo detalicznie śledzę. Przez długi okres czasu Chiny były moją nadzieją. Na świecie się źle dzieje. Ale w jednym z krajów, w końcu miliard 400 milionów ludności, w końcu kontynent, w końcu niezwykle stara kultura, czy tam nie zrobi się odrodzenie ludzkości. I tam się rodziło. W 1974 roku Deng Xiaoping wymyślił formułę ustrojową, inną niż ówczesny kapitalizm, inną niż ówczesny socjalizm, a mianowicie dopuszczenia kapitalistów do tego, żeby rozwijali gospodarkę i nie tylko w swoim kraju, ale żeby uczestniczyli w gospodarce rynkowej świata, w globalnej gospodarce. I Chiny gwałtownie poszły do przodu. Proszę Państwa, poszły strasznie. 10% wzrost roczny był historycznie niespotykany przez długi dystans czasu. Po 1989 roku uważano, że na skutek wydarzeń na placu Niemieckiego Spokoju spadnie to. Nie spadło. Długie jeszcze lata się utrzymywało. Ale proszę Państwa, no niestety, jak to w życiu bywa, piękne rozwiązania nie okazują się być nadmiernie trwałe. Mogę Państwu powiedzieć, że w tym roku po raz pierwszy w historii dwóch mocarstw, Stanów Zjednoczonych i Chin, Stany Zjednoczone będą miały 3,6% wzrostu, a Chiny 2,6%. Czyli będą miały po raz pierwszy w historii dużo mniejszy wzrost gospodarczy niż Ameryka. I to jest, proszę Państwa, bardzo smutna wiadomość, bo z tego wynika, że ten nasz wiek jest zagrożony. A wzięło się to wszystko z Chinach z następującego powodu. Elita rządząca Chin, konstrukcja Chin jest taka. W kapitalizmie jest klasa kapitalistów, która ma swoją dominującą władzę w ręku, i ma biurokrację, która sprawuje w jej imieniu władzę. Udaje, że demokratycznie, ale tak naprawdę to przecież kapitaliści dają pieniądze na kampanię wyborczą i dają takich, a nie innych przedstawicieli. W Chinach zbudowano inny system, mianowicie biurokracja chińska stworzyła kapitalistów, i z maksymalnego zysku kapitalistów zabierała znaczną część i dawała narodowi. Naród z głębokiej deprecjacji materialnej, obejmującej nie miliony, a setki milionów ludzi żyjących najniżej, rozwój kraju był i jednocześnie radykalna poprawa bytu. Ale nastąpiło przez ostatnie lata, a ja byłem 11 razy w Chinach. Ja to obserwowałem, ja to oglądałem dokładnie. Biurokracja się zaczęła w coraz większym stopniu alienować od narodu. I jest, proszę Państwa, problem, że Chiny sobie nie radzą obecnie ze współzawodnictwem. I dlatego też stoimy przed, jako świat, przed wielkim problemem. Szukania. Ludzkość musi znaleźć jakąś formułę, żeby nasz XXI wiek nie był końcem naszej ludzkości. A wszystko wskazuje, że może być. Bo Chiny niestety nie dają takich szans, żeby być optymistą, że szybko i zgrabnie to zostanie wszystko załatwione. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zapraszam teraz Macieja Maciaka. Maciej potrafi mówić mądrze przez kilka godzin. Proszę, bo jeszcze jest pan Józef Białek dzisiaj w procedurze.
Dużo mówców też. Jedno pozwolę sobie jako osoba prowadząca, jedno zdanie przed tym drugim wystąpieniem, że mamy czas ograniczony, a mamy jeszcze całe gro pytań do poszczególnych osób występujących. Nie chciałbym, żeby to nam uciekło. Także proszę o zwięzłe rzeczy i odpowiadanie na pytanie, co robić. To następnym razem piszę się jako prowadzący i nie będzie dylematu rozwlekania wypowiedzi. Zapraszam bardzo serdecznie. Pan Maciej jest naszym wyjątkowym gościem, szczególnym gościem. Prowadzi codziennie programy. Codziennie programy. Przepraszam, nie przerywajcie. To rzeczy, panowie, to rzeczy. Nie, to było fajne, to było miłe. Nie, nie. Mądre. My to gospodarstwo znamy. Okej. Mi się zdaje, że to pan nie przerwał. Przepraszam. Macieju. Proszę Państwa, przede wszystkim bardzo przepraszam, że przyjechałem nieprzygotowany. Bo gdybym wiedział, że będziemy rozmawiali na te wszystkie tematy, które omawialiśmy przez ostatnie 20 parę lat, to bym też tego typu temat przygotował, a ja błędnie zrozumiałem, że mam odpowiedzieć na pytanie, co robić. Dobrze, pan zrozumiał. No to powiem, co robić. Proszę Państwa, moi przedmówcy, jakże zacni i mądrzy, wypowiedzieli mnóstwo kwestii, z którymi się zgadzam, pomijając te, z którymi się nie zgadzam. Ale wydaje mi się, że te wszystkie rady, które usłyszałem, są radami, jeszcze raz powtarzam, cennymi, mądrymi, tylko od momentu, kiedy zdobędziemy władzę. Nie da się z poziomu antysystemu, nawet dużej grupy ludzi, która nie ma wpływu na tworzenie prawa, ustaw, nic przeforsować z tych postulatów, które tutaj były wypowiedziane. Nic. Chyba, że ktoś ma odmienne zdanie. Może wystrajkować, może wytupać, może petycję napisać, albo pana posła poprosić któregoś. Setki razy próbowaliśmy to zrobić, to jest z grochościami. Nie da się tych wszystkich rzeczy wprowadzić, póki nie będziemy rządzić krajem. Tak po prostu. Więc ja zrozumiałem temat dzisiejszej dyskusji, hasło dzisiejszej dyskusji, co robić, w specyficzny sposób, kosmopolityczny. Tutaj wydaje mi się, że nawet słowa na ten temat nie usłyszałem. Zdania, pardon. Musimy po prostu wygrać wybory. A żeby wygrać wybory, musimy uzyskać odpowiednią ilość głosów. Przepraszam, nie dosłyszałem. Mieć kogo wybrać. No właśnie, też mieć kogo wybrać. Oczywiście, że tak, bo nie chcemy, żeby reprezentował nas ktoś, kto potem zacznie reprezentować zupełnie kogo innego, tak? Lub jakieś interesy czyjeś. No i w związku z tym, skoro już jesteśmy tacy mądrzy, tak? Wiemy, jak prowadzić rządy, w jakim kierunku, jak kształtować politykę przyszłą, międzynarodową i tak dalej, no to może też jesteśmy na tyle mądrzy, żeby na skutek, no średnia wieku na tej sali jest powyżej 18 roku, prawda? Jesteśmy nieco starsi, więc już mamy jakiś bagaż doświadczeń. Potrafimy rozróżnić, kto swój, to przyjaciel, kto zaciąga jakimś, przepraszam, to kompletnie bez skojarzeń, to tylko nieidealny przykład, kto zaciąga obcymi ideami, obcym akcentem. Jeżeli tego nie będziemy potrafili, to nie wyłowimy takich ludzi, a i reszta naszych rodaków nie skupi się wokół ludzi fałszywych. Dlaczego? Dlatego, że już nie jesteśmy dziećmi. Dzieci nie mają prawa głosu, dzieci popełniają błędy, tak? Dziecko jest w stanie każdy cukierek za dobrą monetę brać. A my musimy potrafić weryfikować, kto swój, kto wróg. No i w związku z tym, uprzedzając temat dzisiejszej konferencji, rozpocząłem działania w celu przejęcia władzy. Ogłosiłem ruch społeczno-polityczny, który oprócz różnych innych celów ma też na celu dojść do władzy.
Nie traktuję władzy jako, jak do tej pory to traktowane. Pamiętacie zapewne, że przez ostatnie przynajmniej 10 czy 15 lat było takie hasło: musimy wejść do Sejmu, musimy wejść do Sejmu. Co bardziej mądrzy mówili, argumentowali to tym, że no wtedy będziemy mieli dostęp do mównicy sejmowej. I będziemy w związku z tym w stanie przekonać szersze grona Polaków, dlatego musimy wejść do Sejmu. Proszę Państwa, już kilka razy byliśmy w Sejmie jako antysystemowcy lub pseudoantysystemowcy i to też nic nie dało. A co mi po tym, że któryś z, jak się sami określają, a ja tego tam nie widzę u nich, antysystemowców, posłów, wypowie jakieś mądre stwierdzenie. To co mi po tym? No, czy im rośnie w sondażach? No przykład Konfederacji. Czy Konfederacji rośnie w sondażach? No, chwilowo, momentami, a potem znowu lecą w dół. Więc najprawdopodobniej to dążenie sprzed iluś lat, jeszcze gdzieś tam pokutujące, żeby wejść do Sejmu, jest błędną strategią. My musimy wejść do rządu. A to oznacza, że musimy też wejść do Sejmu. Tylko nie taką reprezentacją, jak jakaś mikroreprezentacja w stylu 11 posłów. Musimy wejść do rządu taką liczbą posłów, żeby bez nas wybranie premiera najpierw, a potem utworzenie rządu było niemożliwe. W związku z tym potrzebujemy szerokie poparcie. I na to dałem prostą receptę. Musimy swoją kampanię wyborczą, swoją ideologię tak ogłosić, żeby obejmowała jak najszerszy elektorat. I wszystkie grupy społeczne. Najlepiej od razu być maksymalistą w tej kwestii, bo wiecie, mamy jakieś tam plany życiowe, a i tak wychodzi z tego połowa, tak? Swoje plany realizujemy w ćwierci albo i mniej. Więc najskuteczniej wejść do rządu, czyli do parlamentu szeroko, jest głosząc ideę prawdziwego ponad podziałami. Żeby te grupy ludzi, które będą miały naszą ideę polityczną, startu w wyborach, mogły popierać i się nie pokłócić, nie pożreć, trzeba po prostu pewne tematy pomijać, zakopać albo przekonać, że są mało istotne względem wejścia do władzy i decydowania. Taką wspólną platformą dla wszystkich, niezależnie od poglądów seksualnych, wiary, religii, czy poglądów socjalnych, społecznych, lewica, prawica, to odwołanie do naszych żołądków. Wszyscy mamy te same żołądki, tak w skrócie, i wiemy, co jest dla nas korzystne. Osobiście uważam, że niemal wszystkie problemy, które nas nurtują, jesteśmy w stanie załatwić za pomocą pieniędzy. To jest argument, który trafia do wszystkich. Jeżeli nawet ktoś uważa, że może rzucę wyzwanie, może ktoś z Państwa pokaże mi problem, którego nie można załatwić za pomocą pieniędzy, który go nurtuje, bądź uważa, że kogoś nurtuje. Zaufanie? Ale to jest problem? Zaufanie? Czy co? Nie rozumiem. Jakiś problem życiowy, tak? Proszę Pana, dokładnie tak. Tak jak Pan Adam tutaj mówi, regularnie będę Panu wypłacał wypłatę i będzie Pan mijał z ręki. To kwestia czasu. A z drugiej strony jeszcze mogę Panu narobić problemów jako człowiek inteligentny, a te pieniądze będą dla Pana wybawieni. Będzie mi Pan jadł z ręki. To wszystko się da. Pieniędzmi można wszystko. Jeżeli naszym... Tatę i mamę Pan miał za pieniądze. Proszę Pana, kupię tatę i mamę, bogata sierota znajdzie, proszę Pana, rodziców zastępczych bardzo szybko. Się taką sierotą zaopiekuje. I odwrotnie też. Bogate małżeństwo bez możliwości, przepraszam, reprodukcji, bardzo szybko załatwi sobie dziecko. No, jak przekonasz tych, którzy mają pieniądze, żeby dali sobie? Są różne metody. Najlepiej by było na konkretnym przykładzie, ale... Panie, jakie masz ustawodawstwo? Że
musisz określić, skąd masz jakieś źródło podatkowe. Nie do końca każdy, kto ma pieniądze, zjeżdża ze swoim stanem posiadania do zera. No ale ma opłatę, to wtedy... Nie, no jeżeli go na przykład... Małżeńskie poglądy pan głosi zupełnie liberalno-żydowskie. Zupełnie. Tak, proszę pana. Może pan je nazwać nawet szkockimi albo chińskimi. Osobiście uważam, że Chińczycy, którzy stosują te zasady, są bardziej inteligentni od Żydów i Szkotów razem wziętych. A pan chce... Proszę państwa bardzo. Nasza dyskusja idzie w tym kierunku. Starajmy się w ten sposób, jeżeli pan Maciej przemawia, to wysłuchajmy go, a następnie będziemy zadawali pytania. Te pytania możemy zadać w różny sposób. Przepraszam pana bardzo. Panie Maciej, proszę kontynuować. Proszę pana, jednak pan siedzi i słucha, także nie jest źle. Ja bym wyszedł na pana miejscu, ale pan słucha. Taki jest pana masochista. Proszę, proszę pana. W kierunku proszę państwa. Ale masochistów też zapraszamy do naszego ruchu. Będę bardzo łatwo w stanie pana wykorzystać w słusznej sprawie, więc zapraszam też i pana, nie ma problemu. Proszę państwa, ja z tym panem mam spór już od kilku lat. Wy nie znacie tego kontekstu, on tu występuje jako anonimowa osoba. Ja już się z nim kiedyś we Włocławku pokłóciłem. Nie chcę tego w ogóle roztrząsać. Znaczy, to nie był przypadek. Proszę tego nie wymówić. Proszę pana, dzięki moim prymitywnym poglądom w kraju nie będzie biedy. Ludzie będą leczeni z różnych ciężkich chorób. Niech im pan powie dziś, że moje poglądy są prymitywne, gdzie im bliscy odchodzą z rodzin. Proszę, panie Macieju, proszę skontować wypowiedź. A więc... Później będą dobrze, pytania. Przeczycie, proszę państwa, będziecie mogli odpowiedzieć później. Dajcie człowiekowi wreszcie powiedzieć. No dokładnie. Nie no, ale... Ale już nic nowego w sumie nie powiedział. Coś nowego to pan tam się wyrwie, nie ma problemu. Więc moje doświadczenie życiowe udowadnia i myślę, że doświadczenie życiowe większości z państwa, oprócz tych, którzy się może bogato urodzili, udowadnia, że do ludzi przemawiają argumenty finansowe. Jawnym tego dowodem są kampanie wyborcze partii, które osiągają sukcesy w wyborach. Chyba tego nikt nam nie zabierze, prawda, tego doświadczenia. Jeżeli wielkie partie idą do wyborów, to one obiecują. Inna sprawa, że nie realizują, gdyż są uwikłani w zależności z różnymi lobbystami reprezentującymi różne grupy kapitału. To jest zupełnie inna sprawa. Dlatego te układy trzeba pozrywać, wygrywając wybory. A więc jeżeli obiecamy ludziom i będziemy konsekwentni w tych działaniach, od pierwszego, taki, ze społeczeństwem trzeba podpisać coś w rodzaju weksla in blanco. Jeżeli w pierwszych miesiącach naszej władzy tobie w kieszeni nie będzie wyraźnie przybywało, to my się podajemy do dymisji. To też korzyść dla tych, którzy nie dbają o dobro ogółu społeczeństwa i chcą mieć tylko zaszczytów. Przejdą do historii jako ten rząd, który zrezygnował z tych funkcji, zaszczytów i się poddał. Tak? No to jest też forma zachęty. Także zachęcamy tych wszystkich, którzy tylko dla idei, dla honoru chcą z naszym ruchem iść razem po władzę. Nie tylko po to, żeby mieć dostęp do mównicy sejmowej. Dziś każdy ma dostęp do czegoś w rodzaju mównicy sejmowej, otwiera sobie konto na YouTubie i mówi co chce. I widownia go weryfikuje, tak? Społeczeństwo go weryfikuje. Czy się utożsamia, czy nie. Nasze hasło, naszego ruchu, które jak wiecie państwo, może nie wszyscy, rośnie w siłę. Mamy już działaczy w około 800 gminach na terenie Polski. Gminie jest 2477, wybaczcie, że się pomyliłem. Za 2-3 miesiące będziemy mieli przynajmniej razy 2. Od tego wszystkiego są sposoby. Nie każdy akurat przez to okienko YouTube'a, na którym ja nadaję, pozyskuje informacje. Ale hasło, które rzuciłem, że chcemy willi z basenem, jest hasłem bardzo atrakcyjnym, pozornie płytkim, ale niestety lub stety, ludzie to akceptują, bo
bo to są marzenia większości Polaków. Pamiętajmy, ja słyszę tego typu nawoływania, że historię tworzy elita, nawet tu na tej sali było to powiedziane, ale jako elita, gdy będziemy się wokół siebie, ta elita, integrowali i nawet mądre rzeczy mówili, to my nie wygramy wyborów w systemie demokratycznym. Marzy mi się któryś z zacnych profesorów, socjologów, żeby wyrysował piramidę. Jak wygląda przekrój społeczeństwa? Od takich rzeczy trzeba zacząć. Im wyżej na tej piramidzie, tym coraz bardziej mądrzy, zacni ludzie, a dół to wiadomo, że najbardziej prości. Ile tego naprawdę jest? My powinniśmy wyjść od tego typu danych w naszej działalności politycznej. Bo może tak być, że te wszystkie fajne, mądre przemowy to są tylko do garstki ludzi, która w warunkach demokratycznych nic nie wskóra. W demokracji wszyscy to znamy. Głos profesora jest tyle wart, co głos zwykłego bezrobotnego. O robotniku nie wspomnę. No to słuchajcie, to są realia. Jeżeli my się z realiami nie liczymy, tak, i nie argumentujemy wyborczo pod zwykłych ludzi, których jest najwięcej, a może to jest razy 100, tylko pod ciągle tą samą elitę, no to nie dziwcie się potem, że przegrywamy wybory i co bardziej inteligentni z tej elity tłumaczą swoim wyborcom, no wiecie, przegraliśmy, bo tam trochę oszukali wybory, czy tam przegraliśmy, bo wszystkich list nie mogliśmy zarejestrować, no bo nie mieliśmy ludzi, albo nie zebraliśmy podpisów, bo nie mieliśmy ludzi. Jeżeli będziemy robili wybory pod elity, nigdy nie wygramy wyborów, a nami będą rządzili ci, na których będziemy narzekali, będziemy mogli przemawiać do tych, którzy rozumieją naszą mowę. Wiecie, ja bym mógł się nawet do tego przyzwyczaić, co ja teraz robię. Fajnie jest, codziennie jakąś tam audycję zrobię mniejszym lub większym wysiłkiem. Ludzie wpłacają na to, co robię, pieniądze i to może być dla mnie sposób na życie. Fajna sprawa, nie? Do emerytury sobie dopykam i dobrze jest. No, odnoszę wrażenie, że większość z tych, którzy deklarują, że walczą o polskie społeczeństwo, zrobiło sobie z tego sposób na życie i nic więcej. I nic więcej. Nie chcę tu już nazwisk przytaczać weteranów tego typu postępowania. Na szczęście ostatnio, mają coraz mniejszą oglądalność. Skupili się na drukowaniu i sprzedaży książek. No nie ty. 4 minuty. W związku z tym wykorzystam te 4 minuty i przekażę głos panu Wojciechowi, którego nie ma na sali. Proszę się nie dać prowokować, proszę kontynuować, panie Macieju, proszę kontynuować. Dobrze. Proszę państwa, jeżeli chodzi o Patrię, Mariusz Świder proponował mi, żebym został przewodniczącym. Mogę takie rzeczy mówić? Tak, wszędzie oczywiście. W zarządzie. A, no to chyba się zrozumiałem w takim układzie. Jest nas kilka osób w zarządzie i zaproponował ci jako uczestnictwo w zarządzie, Patry, zdecydowanie. Musiałem źle zrozumieć, przepraszam. Taka też propozycja była, jako druga. Ale źle zrozumiałem, przepraszam. Ja nie wiem do końca, jak się partia zachowa, poszczególni ludzie w tym stowarzyszeniu. Póki co jestem ojcem założycielem i członkiem, ale moje doświadczenie życiowe nakazało nie wierzyć. Być może się mylę w tak asertywnym poglądzie, ale ja, przepraszam za określenie, stroce spod ogona nie wypadłem i w polityce byłem już wielokrotnie robiony w konia. Nie chcę po raz kolejny, nie chcę zawieść tych ludzi, którzy we mnie wierzą, rozbudowujemy ruch, są nas tysiące w całej Polsce i nie tylko. I dlatego na razie, mimo wszystko jako członek, stoję z boku i się przyglądam. O Boże. To w kwestii partii, przepraszam Mariusz, że tak szczerze, ale jeżeli będziemy mieli aż takie tajemnice, tak błahe, to też do niczego to nie doprowadzi. Boję się,
Jestem jednak dziennikarzem, mam swoje źródła informacji. Boję się, że różnego typu ruchy, które w Polsce powstają, w konsekwencji i tak skończą się ruchy złożone z tych, którzy na przykład zawiedli się na Konfederacji, w konsekwencji skończą się tym, że opłotkami, boczkiem i tak ten elektorat zawiedziony Konfederacją z powrotem wróci pod skrzydła Konfederacji, a Konfederacja już wielokrotnie udowodniła, jak jest w stanie zepsuć wybory. Już mieli kilka takich sytuacji. Około 5 wyborów, jak już jest Konfederacja, przegrali. A mogli przynajmniej zrobić dobry wynik. Proszę Państwa, jeszcze minuta mi została. Wiem, jak wygrać wybory. Wiem, jak osiągnąć dobry wynik. Wiem, jak wprowadzić do Sejmu dostatecznie dużo posłów, żebyśmy byli niezbędni do utworzenia rządu. Żebyśmy byli języczkiem uwagi. Może nie jako, jestem realistą, nie jako lider takiego ugrupowania, ale jako mniejszościowy koalicjant. I do tego dążymy. Obiecuję, że nas do tego doprowadzę. Obojętnie kto nie będzie przeszkadzał. To tyle, dziękuję. Proszę Państwa, ja się bardzo cieszę. Jedną kwestię. Nie? Musimy, Szanowni Państwo, sobie jedną rzecz tutaj wyjaśnić. Za chwileczkę dam Panu głos, Panie Mariuszu. Jedną kwestię, bo to się przewija w kolejnych wystąpieniach Państwa. O tym mówił Pan Jastrzębski, teraz też Pan do tego nawiązywał, więc pewne rzeczy musimy sobie wyjaśnić, choćby zajęło to tylko minutkę. Patria jest stowarzyszeniem. Tak. Nie jest partią polityczną i nie chce być, nie zamierza. Nie będziemy z nikim rywalizować, nie zamierzamy stawać żadne szranki wyborcze i to nie jest tak, że jest jakiś przypadek, że jesteśmy stowarzyszeniem. Nie, jest to wyraz naszej świadomej woli. Chcemy być stowarzyszeniem i chcemy być płaszczyzną, gdzie można mieć różne poglądy i można je wygłaszać. Ja się z wieloma poglądami, które tutaj padły, chociaż siedzę za prezydium, nie identyfikuję i nie są to moje poglądy. Z wieloma się identyfikuje. Ale to jest takie miejsce, gdzie można przyjść, można powiedzieć i łączyć ma nas to, co jest za moimi plecami. Tak? Czyli patriotyzm, czyli miłość do ojczyzny, czyli chęć robienia dla tej ojczyzny jak najwięcej każdy z nas potrafi dać. To jest istota tego. Brawo, brawo. Ogłoszenie. Ktoś zostawił tutaj na mównicy telefon. My phone. Nie, nie, on to jest jako dyktafon w tej chwili. Nie wystarczą te mikrofony w ścianach? Proszę Państwa, ad vocem do tego, co Pan Mecenas powiedział. Tak, by the way, Pan Mecenas, razem z Grzegorzem Braunem robiliście... Nie znam nawet Pana Grzegorza Brauna. W ogóle nawet taki nie podobny do Pana Grzegorza Brauna. Także taka... Proszę Państwa, idea wyborcza naszego ruchu jest taka, żeby nie była to partia. Uczestniczyłem wielokrotnie w sytuacjach, gdzie dokonywaliśmy w różnych ugrupowaniach partyjnych prostych plebiscytów. Partia jest własnością państwa, musi działać w ramach obowiązujących przepisów dotyczących partii. Tak dla przykładu, już to mówiłem tam z kolegami na zewnątrz, jeżeli partia kończy działalność lub jest rozwiązywana, to jej majątek przychodzi na skarb państwa. To udowadnia, że partia jest czyjąś własnością. Dlatego nasza formuła jest formułą ruchu. Nas się nie przegłosuje, nam się autobusu z fałszywymi członkami na wybory wewnątrzpartyjne nie podrzuci i ojciec założyciel po prostu nie zostanie usunięty, a ugrupowanie pójdzie w zupełnie innym kierunku. I nie musimy iść do wyborów jako partia. To jest ten błąd rzeczowy, Pan Mecenas powinien o tym wiedzieć. Ale przecież mówiliśmy. Dwie są formuły, albo komitet, albo partia. No. Dziękuję, zaraz będzie dyskusja i każdy będzie mógł zabrać głos. Natomiast ja chcę podkreślić to, co powiedział Pan Mecenas Ceglarski i z czym się w 100% zgadzam, że partia jest płaszczyzną dialogu wszystkich Polaków. Byli tu zaproszeni, nie widzę ich, a mówili, że będą profesor Zbigniew Wiktor, szef partii Proletariat, który nie jest członkiem ruchu Patria, ale był zaproszony jako gość. Jeszcze wczoraj dzwonił do mnie, że będzie Piotr Gadzinowski, dyrektor Trybuny, który nie jest członkiem Stowarzyszenia Patria, ale mamy być płaszczyzną dialogu. Każdy, kto chce
komu zależy na dobrostanie narodu polskiego, który jest inteligentny, który analizuje myśli, powinien móc się, może się u nas wypowiedzieć. Pan na przykład Maciak jest osobą kontrowersyjną, dzięki temu jego programy oglądają po 100 tysięcy ludzi. Co, jednego dnia, drugiego dnia 80 tysięcy. Co z tego? Ktoś jest pomimo ciągłego kasowania kanału. Pomimo ciągłego kasowania kanału. Dlatego ja zapraszam wszystkich. Pan tutaj Paweł. W Realu 24 też. Pan. Już. Czy jest na sali, bo miał jeszcze zabrać głos jako ostatni pan Józef Białek. Czy jest pan Józef? Jest na zewnątrz. Na górze jest, na górze. Okay. Ja go widziałem. To trudno, to przechodzimy do drugiej części. Tak, to teraz jeszcze jedno zdanie dosłownie. Pan Wojciech Edward Dobrzyński. Tylko tak jak mówiliśmy, jedno zdanie. Tak. No jedno zdanie to się nie da. Tak. Jedno zdanie jest, dziękuję za wynajmniejszość. Jedno zdanie. Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i stacja NIS TV. Ja to teraz nagrywam, bo inni nasi reporterzy są na innym spotkaniu. My się zajmujemy architekturą finansową, o której tutaj trochę była mowa, szczególnie w ostatnim wystąpieniu. Pani profesor pewnie się ze mną zgodzi, że pieniądz jest jednym z najważniejszych narzędzi, które właśnie steruje życiem społecznym, życiem ekonomicznym. I tutaj pieniądz jest kluczem, o którym nie wolno zapomnieć. I między innymi Maćku też do twojego podejścia do pieniądza. Właśnie będę chciał powiedzieć, co można zrobić teraz, zanim jeszcze wyjdziemy do wyborów. W przerwie usłyszałem bardzo miło rozmowę dwóch pań, które mówiły, że wszyscy nas tutaj straszą, że jest coraz gorzej, że jest źle i będzie jeszcze gorzej. Ja chcę powiedzieć o pewnych rzeczach bardzo pozytywnych. Również chcę się odnieść do tego, co powiedział pan Marek Sykulski, że wiele rzeczy nie zależy od nas. A ja powiem o tych rzeczach, które zależą od nas, które możemy zrobić teraz i dziś. 508. Proszę Państwa, zacznę od tezy, którą w naszym instytucie, każde zdanie, które tu padnie, mamy udokumentowane w naszym instytucie. To jest strona Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych i w naszej telewizji, która ma bardzo dużo subskrybentów, 300 kilkadziesiąt filmów, które są filmami właśnie na ten temat. Otóż pierwsza teza jest taka, że ten obrzydliwy system, o którym tutaj mówicie, upada. Upada. I udowodnimy to. Weszliśmy w erę apokalipsy, ale apokalipsy rozumiane jako odsłona. Jako odsłona. Ten system odsłania swoje prawdziwe oblicze i już nie udaje, jaki jest. Widzimy to gołym okiem. I każdy z nas, jak i dziecko, może krzyknąć: król jest nagi. U władzy są psychopaci. I mogę to udowodnić. Rządzą siłą armii, policji, służb specjalnych, biurokratów opłacanych, wyprodukowanych przez system fałszywym pieniądzem. Pani profesor, to jest system, to jest oprocentowany dług, a nie pieniądz, prawda? Oprocentowany dług to bardzo ważne również w kontekście tym, co mówi Maciek. Tym samym pieniądzem korumpują służbę zdrowia, prawników, sędziów, menadżerów czy użytecznych idiotów wewnątrz systemu, jak również w ruchach antysystemowych. Garstka zarządzająca tym upadającym systemem nie ma skrupułów. Wie, że walczy o życie. W tym ostatnim tchnieniu poświęca i ujawnia swoich popleczników i zmusza ich do jawnej destrukcji wszystkiego, co dobre, pozytywne, prawdziwe i zmierza do obalenia systemu. A teraz dobra wiadomość. Z naszego punktu widzenia, dla naszej przyszłości to dobrze, bo oddziela się dobro od zła, kłamstwo od prawdy, po owocach ich poznacie. Prawda? Po owocach ich poznacie. A prawda wyzwoli nas od czego? Od kłamstwa.
Tu kolega Maciek mówił, dążymy do władzy. To jest piękne powiedzenie, ale czym jest, jakie jest źródło słów, słowa władza? Władza pochodzi od ładu. My chcemy wprowadzić ład, przejmując władzę, prawda? I teraz co robić? Bo to jest główne pytanie tego i chciałbym na to odpowiedzieć. Jak przyspieszyć obalenie systemu? Otóż powszechną prawdą jest, o której właśnie też mówił Maciek Maciak, że pieniądz rządzi światem. Ale jaki pieniądz rządzi światem? No właśnie ufoprocentowany dług, nie prawdziwy pieniądz. Bo prawdziwy pieniądz ma służyć obywatelowi, ma służyć dobru wspólnemu. Ma być narzędziem, które nam ułatwia życie, a nie utrudnia. A obecnie nas korumpuje, obecnie jest właśnie oprocentowanym długiem i z lichwą. To tego pieniądza nie chcemy. Ukłony dla deklaracji waszych, które się przedstawili. Naprawdę szapowa, ale do tej deklaracji trzeba wnieść właśnie ten element. Wy stworzyliście taki ekonomiczny akt konstytucyjny w naszym instytucie i chętnie go udostępnimy, on jest na jednej stronie. Moja wizytówka, pan... Bardzo dziękuję, na pewno skorzystam. Prześlę wam ten akt ekonomiczny, bo on właśnie mówi, jak ten problem można rozwiązać. I teraz jak właśnie, już teraz, co możemy teraz zrobić? Otóż trzeba mieć wiedzę, że 90% pieniądza wyprodukowanego przez ten system pochodzi w procesie udzielania kredytu. 90% tego pieniądza, prawda pani profesor? Czyli ale komu ten kredyt jest udzielany? No nam. Więc to tworzenie pieniądza jest właśnie w tym procesie. Jeżeli my odmówimy brania kredytów, powiemy temu systemowi, nie będziemy używać waszego pieniądza, to ten system sam zdechnie. Tego systemu nie będzie. To możemy zrobić już dziś. I teraz... I to będzie w ciągu kilku miesięcy, jak wejdziecie państwo na naszą stronę, to pokazujemy filmik z takiej miejscowości Berger, gdzie jest pokazane, jak to szybko działa. Ale są trzy warunki. Ja już kończę. Dosłownie mam trzy zdania. Są trzy warunki. Pierwszy, że postąpi tak więcej niż 10% społeczności, czyli przestanie brać kredyty. Im większa będzie liczba tych, którzy nie będą się posługiwać tym pieniądzem, tym szybciej ten system upadnie. Musimy wyzbyć się chciwości i konsumizmu, o którym mówiła pani profesor, bo oni właśnie tym nas korumpują. Korumpują nas pieniądzem, korumpują nas konsumizmem. I musimy wyzbyć się strachu. I narzędzia, trzy narzędzia, ostatnie trzy zdania. Utworzenie polskiego państwa narodowego właśnie w oparciu o taką deklarację, którą żeście przedstawili. Musimy do tego wrócić, musimy wrócić do naszych korzeni, bo próbują nam te korzenie poodcinać. Odwołać się do pierwszej Rzeczypospolitej, do tych najważniejszych rzeczy, które sytuowały, że Polska, pierwsza Rzeczpospolita była wyjątkową cywilizacją. Wyjątkową cywilizacją. My zawsze robimy w instytucie, robiliśmy taki test Turinga. Turing to jest ten od tej sztucznej inteligencji, bo odróżni, czy mamy do czynienia z sztuczną inteligencją, czy człowiekiem. A ja zadaję zawsze pytanie, jesteś za tym, żeśmy mieli suwerenny pieniądz? Jak jesteś za tym, to znaczy, że naprawdę jesteś antysystemowcem, bo ten pieniądz rozwiąże. Budowa świadomości, o której mówili profesorowie i pani profesor i pan profesor. I wreszcie system walut społecznościowych. Te społecznościowe waluty, które nie są uzależnione. Jeżeli Maciak mówi, że będziemy posługiwać się ich pieniądzem, przez pieniądz nie jest emitowany w Sejmie. Sejm nie ma wpływu na pieniądz. Nie ma wpływu na pieniądz rząd. On jest emitowany, jak to Rotszyld powiedział. Nie interesuje mnie, kto stanowi prawo, kto sprawuje władzę. Interesuje mnie ten, kto emituje pieniądz. A emituje bardzo wąska grupa ludzi. I te prawo do emisji trzeba odebrać i je uspołecznić. I wtedy wygramy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przejdziemy za bardzo ciekawe wystąpienie przedmówcy. Natomiast no, nasza konwencja trwa do godziny 17. Możemy tam 10-15 minut przedłużyć. Dlatego proponuję teraz, żeby jeszcze zabrał na 5 minut głos pan Józef Białek. Już drugi raz go nie widziałem. Właściciel wydawnictwa Wektory Patriotycznego z Wrocławia. Autor wielu książek. I żeby powiedział coś o cenzurze, literaturze,
A potem zapraszam do, jest pan doktor Szykulski, który bardzo długo się ciekawie wypowiada. Na pewno państwo będziecie mieli do niego pytania, do Maćka Maciaka, jeśli ruszy, do kogoś z innych występujących. Józefie, oddaję ci głos. Ja bardzo krótko, bo jestem przedsiębiorcą, więc ja lubię duże dywagacji. Zacznę od anegdoty. W stanie wojennym facet rozrzuca ulotki. Oczywiście łapie go policja, patrzy, a na ulotkach nic nie napisane. I mówi, ty facet, ale to nic nie napisane. Mówi, po co pisać, wszystko jasne. Co powiedział? Mówimy sobie bez nas. Co powiedział? Bez winy. Faceta, który rozdawał no tak. Ulotki. Mówimy sobie ulotki. Puste ulotki, tam nic nie pisane. A pytam mu, no po co wybrałeś takie ulotki? No po co pisać, wszystko wiadomo. Słusznie mówi o upadku kultury i nauki, tylko trzeba zapytać, a kto to finansuje? Czy to jest planowy upadek? Kto za tym stoi? Pan Ostawczy się pochwalił, że norweskie fundusze dzięki czemu pojechał. Otóż norweskie fundusze są największym szkodnikiem. To norweskie fundusze dają fundacji Batorego 37 milionów euro rocznie, proszę Państwa. 37 milionów euro idzie z funduszy norweskich. O czym my mówimy? To są tak ogromne pieniądze. Do tego mamy jeszcze Fundacja Soroza, Otwartego Społeczeństwa. To są miliardy, idą na rozwalenie cywilizacji łacińskiej. Bo o tym mówimy, moi drodzy. Mówimy o upadku cywilizacji łacińskiej. Kościół, o którym tu mówiliśmy. Przecież to rok temu, w 21 roku, pan należy mówić, papież Franciszek, biskup Rzymu, bo nie papież przede wszystkim, on zaprosił Rockefellera, Rothschilda i resztę i założył organizację na rzecz kapitalizmu inkluzywnego. Tak, ten przyszły czas to jest czas kapitalizmu inkluzywnego. Kapitalizmu podstawowego, gdzie nie będzie dla nas miejsca. Poważnie? Tak. Schylił się, podstawował w rękę każdego grzyba. Tam nie ma miejsca dla nas. Świat cyfrowy jest to utrwalone. Żyli w świecie analogowym, czyli w świecie Boga, w świecie własności, pieniądza, wolności. Świat cyfrowy to jest świat już bez Boga, bez pieniędzy, bez naszej wolności. To jest świat, w którym wszystko będzie kontrolowane. Oczywiście pieniądz biocyfrowy. Już dzisiaj ja nie rozumiałem tego, ale już w Polsce wszędzie możecie skanować oko i już nie musicie płacić. Wchodzicie do supermarketu, bierzecie co chcecie i sobie wychodzicie. Wszystko jest wam pobierane. To jest świat, który przyjdzie i o tym musimy mówić. Jak mamy w tym świecie żyć? My, którzy mamy jeszcze wartości, mamy jeszcze trochę literatury w tym świecie, które pani słusznie mówiła, schamienie języka. O czym mówię jeszcze do końca? Język, jaki używa się dzisiaj na ulicy wśród młodzieży, jest nie do zaakceptowania, że ja przez wzgląd na kobiety nie będę tu cytował niektórych wyrazów, które się stały potrzebne. Tak, jak się uratować? To jest pytanie. Czy możemy się uratować? Nie możemy. Nie rozumiemy świata. Wojna na Ukrainie. Ja nie będę panu Szykulskiemu zabierał jego tematu, bo jest rewelacyjnym moim kolegą i świetnym wykładowcą, ale to są cztery, czy wy zdajecie sobie sprawę, że dwa lata temu, 2,5 roku temu, jeden z rezydentów na Ukrainie, amerykańskim, mówi mi, Józef, Ukrainę musimy podzielić, tego państwa nie możemy utrzymać. No nie da się robić interesów w państwie, gdzie mafie strzelają, gdzie trzeba dawać łapówki, nie mogą zrobić interesu tam. Bo my mówimy nacjonaliści, a w ukraińskim przywieszczy są patrioci ukraińscy, nie dopuszczają do rozkradania i trzeba było sobie z tym poradzić. I jednym z celów Ukrainy to jest właśnie ich wyeliminowanie, czyli Azov, Ajdar, tam gdzie oni się byli najwięksi, tam ich trzeba po prostu unicestwić. To jest pierwsze. Drugie, trzeba przemieścić naród ukraiński do Polski, do pracy, moi kochani. We Wrocławiu jest ponad nie wiem, miliony metrów kwadratowych, bo to jest na miliony trzeci metrów kwadratowych magazynów. Kto ma tam pracować, pytam was? Kto? Na Czapatych tak zwanych nie mieliśmy miejsca, bo to inna kultura. Ale na to trzeba było przy Ukraińców ściągnąć. I w 2014 roku rozmawiałem z takim wysoko postawionym masonem, kiedy był Majdan. I wyszedł z Majdan na imprezy do ogródka i mówi, słuchaj, powiedz, o co chodzi tu z tym Majdanem. Ty mówi, nie rozumiesz? Ja mówię, nie. Trzeba przewieźć naród wschodu na zachód do pracy. Dzisiaj mamy ten etap przemieszczenia narodu wschód na zachód do pracy w tych milionach metrów kwadratowych magazynów korporacji. A to zaraz też do tego dojdziemy, kto to jest, te korporacje, które są. Następny element to jest jedwabny szlak, który musi iść z Ukrainy
do Europy, bo to jest ten świat wielopiegunowy, o którym pan doktor Sekulski słusznie mówi. Trzeba ten połączyć to, bo myśmy odmówili. W 2014 roku w Sejmie Chang Hongbin, który był na moje zaproszenie, zaproponował polskiemu rządowi jedwabny szlak do Łodzi. I co? Nasi się nie zgodzili, bo pan Macierewicz powiedział, że nigdy nie dopuści do tego. Oczywiście, że nie. Nie dopuszczą do tego, bo Polska być kordonem sanitarnym między wschodem a zachodem i nie dopuści do połączenia, czyli tej całej koncepcji Władywostok-Lizbona na przykład. Tak. To jest taka koncepcja jest. My niestety jesteśmy w tej najgorszej z możliwych ról. W strefie zgniotów, jak to nazywają, ale w najgorszym położeniu, bo wiadomo jest, że wygra ta koncepcja, bo to jest zaplanowane, moi drodzy. Trzecia rzecz, jak już to zrobił i połączą, co w tej chwili Turcy i Rosja podpisały układ o rurociągu, czyli usankcjonowały już właściwie to, to Unia Europejska zabiera część zachodu Ukrainy i robi oczywiście interesy. My jesteśmy samobójcami, jesteśmy już od 400-500 lat. Nawet Szydzi to powiedział, że nie ma przepaści, do której Polacy by nie skoczyli. No i my skakujemy do przepaści. To tak obrazowo. Przed Majdanem w Polsce, na Ukrainie byliśmy trzecim importerem, nieoficjalnie czwartym importerem byliśmy na Ukrainie. 100 tysięcy firm polskich tam eksportowało. Po Majdanie nie odrobiliśmy nawet 20% tego. Weźcie oczywiście Holendrzy, Niemcy, wszyscy oprócz. My po prostu robimy samobójstwo. Dlaczego? Od 1990 roku nie zdefiniowaliśmy gospodarki. Co znaczy nie definiowaliśmy, na czym mamy się rozwijać? W wyniku czego? Wszystko, co zostało rozprzedane za grosze, poszło, zostaliśmy sami. To mówimy, co możemy zrobić. A co możemy zrobić, jak nie mamy pieniędzy, nie mamy własnej gospodarki? Co możemy zrobić? No nic, nic. Musimy myśleć. W społeczeństwie cyfrowym wszystko przenosi się do internetu, proszę Państwa. Część naszych hurtowni, część firm zniknie z powierzchni ziemi, nie da rady. Cały plan już dawno został wymyślony, bo on, ja nazywam to 85 rok jako graniczny czas kończenia cywilizacji analogowej, wchodzimy do cywilizacji cyfrowej. Powołuje się cztery grupy finansowe, instytucje finansowe, to jest BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity. Te grupy finansowe posiadają w tej chwili 1/3 pieniędzy świata. Sam BlackRock posiada większy budżet niż Unia Europejska. To o czym my mówimy? Co my się silimy na jakąkolwiek niepodległość, że my tutaj piórka srożymy, jak pisał Mickiewicz, papugój narodu świata jesteś. Nie, proszę Państwa, Niemcy nie dadzą rady, Francuzi nie dają rady, póki co Włosi nie dają rady, ale my tutaj cokolwiek zrobimy. Przyjechali do mnie chłopcy z Włoch i z Szkocji i mówił, Józef, od Was wiele zależy, żeby zatrzymać tą degenerację, która jest na Zachodzie. Co od nas zależy? Nic, my nic nie mamy. Nie mamy siły, nie mamy środków. Wszystkie media, jakie są, należą do czterech korporacji. Proszę sprawdzić, stąd jak włączacie program i macie reklamy i przerzucacie na drugi program reklama, na trzeci program reklama, na czwarty reklama, ciągle reklama. To przypomina dowcip ze stanu wojennego, kiedy facet włącza telewizję Breżniew, drugi program Breżniew, trzeci program Breżniew, czwarty program taka łapa, to który jest Breżniew, czy się nie podoba, to jest właśnie to samo. To jest to samo, tylko w innej formie. Jesteśmy w świecie niewolników. Nie zmienił się w ogóle bat. To, co było za Egiptem, tam był pogardziarz, który tam, pamiętacie, bił, zmienił się tylko bat. Niewolnikami jesteśmy tak samo. A niewolnikami będziemy, bo nas z wolności nas zabiorą, z naszych pieniędzy. Ja już kończę czas. Samobójstwo. Tak, trzeba, co się teraz stanie. Powiem wam, co się stanie. Ludzie, którzy nie będą mogli spłacać kredytu, przyjdzie państwo i powie, słuchaj, nie spłacasz kredytu, w takim razie bardzo proszę, my od ciebie zabieramy twoje mieszkanie, będziesz płacił mniej, będziesz tu mieszkał, będzie twoje, ale będziesz płacił mniej, tylko że nie będzie już twoje, będzie nasze, bo taki jest ich plan. Tak to wygląda. Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. To jest szwab, Klaus, szwab. Tam na plan trzeba mieć kontrplan. Kontrplan, to nie oznacza zmiany rzeczywistości. No, proszę pana, na razie wszystkie plany wychodzą i zmienią rzeczywistość. Naprawdę jestem bardzo pesymistą w tym. Jedyne, co możemy zrobić, bo to na końcu możemy zrobić, możemy się jednoczyć, mamy grupy społeczne, to, co robili kiedyś chrześcijanie w katakumbach, tam tworzyć kulturę, tam tworzyć swoją własną gospodarkę, to możemy zrobić. Generalnie nic nie zrobimy w walce wręcz, bo nic nie mamy, żadnych atrybutów,
do walki wręcz. Jesteśmy goli i weseli, pozbawieni wszystkich atrybutów. Władzy, pieniędzy, broni, mediów, książek, a teraz kultury. A teraz jeszcze kultury. Koniec, kropka. Jeśli coś możemy zrobić, panie przewodniczący, to tylko tworzyć grupę ludzi związane z sobą, próbować w jakichś małych miasteczkach odbierać władzę, jak się uda, tworzyć jakieś biznesy i wspólnie sobie pomagać. Jedyne, co możemy zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dobrze. Stworzyć radę regencyjną, stworzyć społeczną. Pytań do pana doktora Sykulskiego. Zapraszamy. Kto pierwszy?